gdzie się ono odbywa. Dziennikarz. No tak. Ale trudno, abyśmy byli w stanie przekonać takie kraje jak Chiny, na przykład do zniesienia kary śmierci. Bóg. Ale mnie nie o to chodzi. Dziennikarz, a o co? Słuchaj, synu. Co roku miliony mieszkańców waszej planety umierają z głodu. Mimo, że na waszej planecie jest wystarczająco żywności dla każdego. Powtórzę raz jeszcze. Co wam po przykazaniu, który dla was jest pustym sloganem? Pytam się. Dziennikarz. No, to jest prawda, ale nam się oberwało. Bóg. No, nie przesadzaj. Dziennikarz. No to szóste przykazanie, nie cudzołóż. Bóg. A to przykazanie wyrosło z przekonania, że powinniście trwać w monogamicznych związkach. Dziennikarz. No a nie powinno tak być? Bóg. Synu, gdy stwarzałem ludzkość, wcale nie zakładałem, że związek mogą tworzyć tylko dwie osoby. Zresztą zobacz sam. Muzułmanin może mieć kilka żon, jeśli tylko jest w stanie je utrzymać. Są również na waszej planecie kultury, w których jeśli mężczyzny nie stać na utrzymanie żony, to wtedy kilku mężczyzn ma jedną żonę. Macie wolny wybór i tylko od was zależy, ilu osobowe związki stworzycie. Chcecie stworzyć związek monogamiczny? Proszę bardzo. Chcecie stworzyć związek poligamiczny? Bardzo proszę. Dziennikarz. Okej, tato, to może idźmy do następnego przykazania, siódmego. Nie kradnij. Czy masz coś do zarzucenia temu przykazaniu? Bóg. Widzisz, kradzież oznacza, że zabierasz komuś innemu coś bez jego zgody. Jednak gdyby każdy człowiek na ziemi pozwalał innym używać jego własności, no to zobacz, że takie przykazanie wtedy nie miałoby sensu. Dziennikarz, ale to, o czym mówisz, to jest utopia. Przecież nawet w komunizmie nie udało się zupełnie wyeliminować własności osobistej. Bóg. No ale uwierz mi, że utopią jest wasz obecny świat, w którym każdy wierzy w to, że jest oddzielną istotą i w związku z tym chce posiadać jak najwięcej na własność. Tymczasem jesteście tak naprawdę tylko duszami. Duszami, które są wszystkie swoimi siostrami i braćmi. I dlatego powinniście wszystkich mieszkańców traktować jako swoją najbliższą rodzinę. A przecież rodzinie udostępniacie swoje rzeczy bez problemu, prawda? Z telewizora, samochodu, pieniędzy może korzystać cała rodzina. Dziennikarz, no tak. Ale gdybyśmy tę zasadę stosowali do wszystkich ludzi na ziemi, no to przecież by dochodziło do nadużyć. Tato, przecież wielu ludzi wykorzystywałoby naszą szczodrość i w rezultacie moglibyśmy stracić wszystko, w tym nawet środki do życia. Bóg, a właśnie, że nie. Jeżeli faktycznie będziecie nawzajem traktować się jak rodzina, to nie. Przecież w rodzinie wszyscy mogą korzystać z jakiejś rzeczy, na przykład telewizora, prawda? Czy często zdarza się, że jakiś członek rodziny zabiera telewizor z domu i sprzedaje go bez wiedzy innych, na przykład w komisie? Dziennikarz, no nie. Bóg, a widzisz, no właśnie. Dostęp do materialnych dóbr rodziny jest połączony z więzią uczuciową i emocjonalną, jaką jesteście z nią związani. A to powoduje, że staracie się nie krzywdzić swojej rodziny. A nawet gdyby okazało się w pojedynczych przypadkach, że ktoś jednak pozbawi cię całego majątku, no to przecież wtedy wszyscy ludzie, traktując cię jak rodzinę, przyjdą ci z pomocą i naprawią wyrządzoną krzywdę. Wierz mi, nie ma to jak rodzina. Wielka, ziemska rodzina. Dziennikarz. Okej. No to przykazanie ósme. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Bóg. Aha, nie bij słabszych, nie pluj na chodnik, nie kłam i tak dalej, i tak dalej. Takich przykazań można by wymyślić tysiące. Po co zaraz tworzyć z nich 10 najważniejszych? W zupełności wystarczy, jeżeli będziecie swoje dzieci uczyć uczciwości i praworządności.
No i stosować zasadę nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, dziennikarz. Mhm. No to teraz 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego, Bóg. No cóż, jeśli jest zgrabną blondynką, dziennikarz, nie, tato, ty żartujesz, Bóg. Skoro tak twierdzisz, nie pożądaj żony bliźniego swego. A co jeśli zakochasz się w żonie? No nie dlatego, że tak planowałeś, tylko po prostu tak wyszło. No i co jeśli ta żona jest nieszczęśliwa w związku ze swoim mężem? No to czy w takiej sytuacji to grzech pragnąć tej kobiety? Dziennikarz. Sam już nie wiem. Bóg. No widzisz, powyższy przykład pokazuje, że to przykazanie jest wieloznaczne. Może zresztą dotyczyć czegokolwiek. Dzieci, samochodu, kosiarki do trawy. Stworzyliście to przykazanie, aby zagwarantować sobie wierność małżeńską, że nie opuszczą was małżonkowie aż do śmierci. No ale o tym już mówiliśmy wcześniej. Dziennikarz, dobrze, no to w takim razie ostatnie, 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Bóg. Do tego przykazania odnoszą się te same uwagi, co w przykazaniu nie kradnij. Gdy zaczniecie wszystkich ludzi traktować jak rodzinę, ziemską rodzinę, to wtedy zniknie ten chory podział na rzeczy nasze i rzeczy innych ludzi. Dziennikarz. Nasz wywiad chyba zbliża się do końca, ale chciałbym tak zadać jeszcze jedno pytanie. Bóg. Słucham. Dziennikarz.